Siemaneczko, jestem PPJM Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie niwelować łąkę. Niwelować łąkę pod słonecznik. A jeśli zdążymy, to jeszcze będziemy niwelować sobie łąkę pod kukurydzę. Ale to zobaczymy, jak to będzie finalnie. Robimy dość mało spotykaną akcję, tak to można powiedzieć. Czyli robimy, zbieramy sobie całą dań. Właśnie z łąki, no za pomocą, no czego, najlepiej broni aktywnej. Broń aktywna, oczywiście z fędzikiem, więc siadamy sobie do fędzika już powoli i lecimy z tematem, no bo szczerze, no za dużo to sobie za szybko nie pognamy tym sprzęcikiem, więc trzeba to już sobie powoli ruszać. O. No. Tak, ale na godzinę sobie jadę. Nawet nie wiem, czy nie przeszybko. Wojak na 1000, ale widzę, że mnie to przemiela. I no zobaczymy. Chcę to zadrzeć w ten sposób, żeby po prostu. Co jest? Działa mi ten guziczek. Czekajcie chwilę. Dobra, już sobie to oglądałem. I tak, robimy sobie powolutku, wiadomo, żeby po prostu tą banię, tą danię, całą zerzeć. A czemu to robię? No tak wspomniałem, będzie tu słonecznik. Niweluję dwie łąki, ogólnie. Tutaj dość długo ta łąka była, więc no pora zmian. Po prostu na to, żeby po prostu to zwiększyć swoją produktywność na gospodarstwie i coś nowego. Bo się wchodzę, a byłem w agencji. Dowiedziałem się, że słonecznik jest punktowany dość mocno i na dopłaty jest no, po prostu się dopłata za słonecznik, więc tak sobie postanowiłem ten kawałeczek zasiać sobie słonecznikiem właśnie, bo ogólnie tutaj ostatni rok będzie cokolwiek, można powiedzieć, pojedynczo. Wchodzi mi w temacie, że to będzie wszystko łączone, właśnie rzepak tutaj w późniejszym czasie razem z tym pojazdem, który to właśnie będzie. Po prostu no chcę to po prostu tak fajnie to zrobić, tak. Żeby to nie było. To jest wymagane wapno, więc trzeba jeszcze kupić wapno, powapnować. Nie wiem, czy w Glarnolacie sobie nie kupię po prostu dzisiaj. W tym momencie tylko po prostu, żeby to sypnąć. A po prostu w przyszłym roku, czy za 2 lata zrobimy sobie po prostu już taka powinno być, czyli wapno sypane i wtedy chyba to dobawimy do kultury, tak to powiem. Na razie fajnie to idzie, fajnie to wchodzi. No właśnie, no co? No fajnie to zmiesza tą trawę. Nie wiem, na to jest ta wajek krążona na 1000. Obrotów z tego względu, żeby no, dać mu nawet abstrakcyjną ilość obrotów, czyli 2800 na wałku. No, z abstrakcją, tak? No ale jednak tą dan chcę tak zerwać, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No, jeśli coś się stanie z tą broną aktywną, no to trudno, ale jestem dobrej myśli, że się raczej tu nic nie wydarzy. Jestem pod tym względem. Jakoś tam to będzie nie wyglądałoby tak, bo z tego względu tak to robię, bo ja tu będę chciał jeszcze wpaść bezorkowcem. Z tego względu, że te miny głonią, chcę jeszcze tylko jeden odcinek zrobić po prostu z wiosny, czyli z siewu zarówno słonecznika, prawdopodobnie kukurydzy, za jednym strzałem. To tak właśnie będę miał chcę zrobić, po prostu to jak najszybciej zrobić. Bo już naprawdę te miny mocno gonią, a ta wiosna także długo już jest na, można powiedzieć, na kanale ogrywana. Więc tak tego będę jeszcze, dlatego chcę tak szybko zrobić. Wiadomo, jeszcze mam poza odcinkami, mam jeszcze zrobienie opysków, mam jeszcze zrobienie nawozów, co nigdzie. Ale to tam tyle, to sobie teraz spokojnie ogarnę. Ale to jest powojkowanie tymi biegami. Niestety, ale coś za coś. No tam mogę sobie wziąć klasa, muszę nawet case'a, no bo case raczej też by sobie dał to do pewności radę, ale podejrzewam, że trzeba coś będzie poszukać jeszcze bliżej na razie jesieni. Jeszcze dodatkowego ciągnika.
Wiem, abstrakcyjnie to brzmi, mam dużo tych czynników, ale mam nadzieję, że już powolutku, tak jakby w maju, na drugim gospodarstwie się pojawią. Więc tam będą musiały lądować co najmniej dwa ciągniki. No i z braku tego, że no, zajumali mi odwagę, ja muszę kupić bądź zaprowadzić case'a, bądź kupić ciągnik z torem na długie gospodarstwo. No, nie wiem, jaki to ciągnik będzie, jeśli miałbym, patrząc teraz racjonalnie, chciałbym kupić ładowarkę. No domu, mam ja ładowarkę, tylko jak na żywkę kupić jakieś 140-150 tysięcy, bo na razie, wiadomo, sprawa z kradzieżą no poszła no jak to powiem, komisyjnie do policji. Policja to bada, teraz jak to będzie wyglądało, no to się wszystko okaże. Ciężko o tym powiedzieć. Może takie 5-6 na godzinę będę mógł sobie pocisnąć, no bo tak trochę dość wolno będę skawać, jak dzisiaj będziemy mieli do roboty, a trochę tych łąk do ogarnięcia, to jednakowo mam sianko ogólnie zabrane, to była sianokrzonka robiona właśnie poza odcinkiem, bo chyba tego nie robiliśmy na odcinku, jak się to kojarzy, tak? Czekajcie, 5. Może takie 4-5, może zobaczymy, czy na piątce by dał radę. No, też jakoś miałem daje radę, 5 na godzinę. Jakoś tam sobie to po prostu daje na spokojnie radę. Więc nie ma tragedii. Dobrze, ta bana aktywna jest. Powiem szczerze, i w życiu realnym też przyuważyłem, że naprawdę po łące taka coś naprawdę zajebiście robi robotę. Też zwiększa zajebiście tą ziemię. Dalę całą, która to właśnie jest na łące, no i na zajebiście się puk wchodzi, no praktycznie, że jak masełko w to, więc dlatego tak tutaj mówię, no będzie trochę tej trawy pewnie będzie odbijało, bo jak będę jeszcze wzrokowo próbował ogarnąć, chyba że nie uda mi się, to po prostu no, siłą wyższą to będzie, że trzeba będzie zrobić to wzrokowo, właśnie, chociaż ja jeszcze nie dłużyłem dopad, więc jeszcze mogę sobie tutaj kombinować, ale jeśli mi się uda to bezrokowo zrobić, to bezrokówka będzie tutaj zrobiona, ale bezrokowo tutaj jest niestety, tak jak w życiu realnym zrobiłem, dłużyłem bezrokowo, to 2 lata musi być pod rząd bezrokowo, więc powiem troszeczkę jest abstrakcją dla mnie, więc zawsze muszę też fajnie kalkulować to, żebym nie musiał w późniejszym czasie po prostu prostować tego z tego, więc też muszę pół robić orkowo, połowę bezorkowo, żeby po prostu wiedzieć co, gdzie, jak. No po słynęśnik zdaje mi się, że będzie w sam raz robić teraz bezorkowo, plus później, powiedzmy pod żyto nawet, na ziarno, to na ziarnówkę, można powiedzieć, a nie na trzonkę, właśnie to będzie zrobione. I wtedy może jakiś tam ten prąd mniej więcej będzie, no zobaczymy, jestem tego ciekaw. Jak to skopinalnie wyjdzie, chyba nie podniosłem, cofam, na sobie rozpiernicie przekładnie z broni aktywnej i będzie dupa. Ale w razie fajnie. Fajnie to daje radę. Miałem talerzówką do zrobić. Też korciło mnie to. Bo powiem szczerze, no talerzówka moja aktualnie no nie spełnia takich wymogów, które ja bym chciał, czyli nie spełnia tego po pierwsze metrażu. No bo już nie muszę powiedzieć, mam takie pola, które potrzebują już dość szerokiej talerzówki, to jest pojemne, ale przede wszystkim ona jest dość lekka i jeśli mam to wymęczyć talerzówką z tego względu, że ona tam waży chyba bodajże 580 czy tam 620 kg, pamiętam dokładnie, niby to też nie jest jakaś też lżejsza, no ale do takiej roboty no jednak taka stonę chociaż musiałaby być, no i podejrzewam, że będę szukał talerzówki większej, właśnie, bo jednak już konie pociągowe mam, dość fajne pod tą akcję i po prostu myślę, że pożliwa, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będę musiał brać kuźwa kredytu na oddanie w agencji, no to myślę, że taka talerzóweczka jakaś 4 metry, 3,5-4 metry prawdopodobnie już powolutku leci, bo no fend dałby radę w 80%,
z właśnie talerzówką, taką 4 metrówkę. Chociaż mi się zdaje na tych 100% pewnie co sobie radę. To jest tylko zależne, jakbym to sobie ustawiał, no bo tak mniej więcej sobie ustawiam talerzówkę na mniej więcej granicach 12 do 15 cm. Dość sporo, nie ukrywam, ale jednak też tak sobie ustawiać chcę, tak bym po prostu mógł później komfortowo tylko poprzykrywać czy to pługiem, czy to właśnie zarówno bezrokowcem. No i będę też szukał sobie grubera, bo chcę zmienić trochę grubera, bo już ten gruber, który mam 2-6 metra, no to były moje kucyki, które jadam, tak to można powiedzieć, kucyki, w cudzysłowie. No to jest za małe, więc też to będą dwie maszyny, które będę chciał kupić. No i przede wszystkim w tym momencie szukam przyczepy. Bo mam dwie przyczepy, wiadomo, już drugi, bądź nie, teraz będzie trzeci sezon bodajże. Tak, trzeci sezon tych dwóch przyczep, które mamy, HL-ek. Ale szukam skorupówki jakiejś. Czy to będzie jakieś 20 ton, czy to będzie 14 ton. Coś na tandemie przede wszystkim, żebym mógł sobie komfortowo gdzieś łanie skipować zboże, jeśli bym po prostu pod halę sobie sypał. Bo nie chodzi mi bardziej o o tonaż, ponieważ fajnie by było, bym tak kupił 18 przyczepę, nie ukrywam. No ale chodzi mi bardziej o to wysypywanie pod halę, bo wiadomo, halki fajne są, szczepki, ale jednak do kipowania na halach, czyli właśnie w halach kupowych, czy bądź może nawet w stodole w późniejszym czasie, bo też tak może być, że tego zboża tyle będzie, że nie będzie gdzie tego magazynować, ponieważ na nie Boże, jak to się mówi, żeby tak było. No bo też nie chcę za bezcen sprzedawać, chociaż też nie ma jakiejś tragedii, bo w tym momencie cenowo, ale no mogłoby być lepiej, nie ukrywam. Więc podejrzewam, że te małe garażyki gdzieś tam też będę chciał magazynować to wszystko. No i co jeszcze chciałbym zrealizować w tym roku, to są jeszcze inwestycje pozamaszynowe, tak można powiedzieć, w pewnym sensie, czyli postawić halę namiotową na belki. To jest jedna inwestycja. Druga to są silosy do kiszonek. Silosy do kiszonki, ponieważ jak wspomniałem w poprzednim odcinku, mam tej kiszonki, mam nadzieję, że będę miał dość sporo kwiedzy, bo wliczając tonażowo, ja potrzebuję w granicach 600 tysięcy litrów, czy bądź 600 ton, w zależności jak to można powiedzieć. Więc no to jest dość sporo. Myślę, że te kwiedzy, które nasieję w tym roku, mam nadzieję, że powinna pójść w większości do mnie. Znaczy na ziarnówkę tak typowo się nie nastawiam, chociaż no nie wiadomo jak to wyjdzie, bo w tamtym roku mieliśmy 120, 320 bodajże ton, nie, sekundkę. 80, 120 to mieliśmy 200, 200, 320 ton kukurydzy i to mieliśmy tu właśnie przy domu. No i tak dużo przejazdów nie zrobili, a pół pola wykroczyłem. Więc myślę, że tutaj te 600 tysięcy powinno być u mnie z samego jednego pola. Więc no, może być tak, że na ziarnóweczkę pójdzie. Chociaż tego jeszcze nie wiadomo jak to wyjdzie pod tym względem, no bo to jest dopiero wiosna. Jeszcze to nie wychodziło, bo dopiero zasiewane jest. W tym roku nie chcę się bawić w majowej siebie kukurydzy. Ja tylko chcę jeździć po ludziach i najwyżej w maju siać po ludziach. Taki jest zamysł. Po prostu dużo ludzi chce, dlatego ten ciennik też kupiony był pod względem zarobkowym. Więc zobaczymy. No ja wstępnie mam chyba około 300 hektarów. Z abstrakcją 300 hektarów mieć plus swoim oczywiście liczę 100 hektarów, no to po 150, gdyby nawet to mamy 45 tysięcy mamy zarobku z samych siewów kukurydzy. Jeśli prawdopodobnie wszystko wypali i słonecznik też by wypalił, no to podejrzewam, że też byśmy mieli zarobek z siewu słonecznika. Tylko tutaj muszę właśnie samemu to wdrożyć w pewnym sensie.
No bo tu jeszcze tak ludzie nie sprawdza im się ten słonecznik. Wiadomo, pod dopłaty to fajnie wszystko mają. Robią to, dlatego po prostu nie zbierają w takiej formie, jak powinno się, czyli janówki bądź ewentualnie kieszonkówki. Ja bym też chciał kieszonkowe, tylko wiadomo, że no, tak by było tutaj na farmingu, tego nie ma, nie oszukujmy się. Też chciałbym to właśnie mieć, żeby sobie to po prostu zrobić na kieszonkę, słonecznik, bo to jest naprawdę wysokobiałkowa uprawa, która by naprawdę wzmocniła dość mocno krowy. No ale niestety, jak to tam wygląda, no to wiadomo, w grze jest to inaczej zrobione. Typowa kukurydza jest tutaj zrobiona jako podstawowa uprawa, a słonecznik no nie jest taką uprawą, którą można by było skosić na kieszonkę. Chyba że się mylę, no to możecie mi napisać w komentarzu, że czy jest taka możliwość wykoszenia słonecznika na kieszonkę, czy ja coś wyredzę. Więc sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Dobra, tu robimy sobie skleniacze, wiadomo, tutaj perfekcyjnie jeszcze to nie będzie zrobione, tak jakbym to sobie życzył, ale mówię, przyszły rok powinien mi to już wszystko ładnie zniwelować, powinien mi to ładnie doprawić, bo wiadomo, przyszły jako sobie to rzepacz jak jedziemy, ale tutaj to raczej nie powinno mieć jakiegoś większego znaczenia, raczej aż tyle rzepaków chyba nie zniszczę. A teraz jedziemy tak, pojedziemy sobie na drugą właśnie część działki, tak to powiem. Czyli tutaj, no i tutaj będzie w ogóle jaja. Bo ten teren jest tak dość, no nie jest jakiś kształt. I nie wiem, jak to będzie wychodziło pod względem GPS-a. To jest pojedno. No dobra, ja się przyzwyczaił do GPS-a. No nie użykujmy się jednak, no inwestuje się do 30-15 tysięcy, w zależności jaki GPS. Czyli tutaj stałem, no to był akurat. Będzie to był akurat taki GPS, który no, był opcjonalnie w wyposażeniu w zakupie tutaj, ale no, mówię, tutaj się przyzwyczaił na tego GPS-a, ale chyba będę musiał po prostu jeździć bez GPS-a w tym momencie, no bo to pole jest dość niekształtnym polem, łąką było, a teraz będzie pole. Tutaj będzie dość ciekawa jazda pod tym względem, ale ja się nie smucę. To mówię, pójdzie teraz wapno granulowane na to prawdopodobnie. Masz bardziej jeszcze chybę od chłopaków normalne tutaj, normalne wapno. Już powiem, po co nie sypiesz wapna na łąkę i dopiero tego nie uprawiasz? No, chciałem, ale nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Więc robimy ten sposób. Ten bezrokowiec tak powinien zasypiać, jeśli nie to puk trochę głębiej to puści i też te wapno powinno dać rezultat, no zobaczymy. Jestem tego ciekaw, na razie sam się ogólnie jak to będzie z tym siewem słonecznika, czy to będzie miało więcej nogi, czy nie, czy to będzie w moim gospodarstwie ta zda rezultat. Po pierwsze, polonowania, no i po prostu jak to będzie z dopłatach. Czy to będzie jakoś więcej nogi miało, czy to będzie po prostu jednostrzałowiec, tak powiem. No i tylko będzie to zrobione w tym momencie, iż, jakby to powiedzieć, jednosezonową upawą. O, że więcej może tego nie być, no zobaczymy. Myślałem, że pójdziemy, będzie można zrobić to zrobione spokojnie na dwóch łąkach. Niestety, jak widzicie, no idzie to dość mozolnie, no ale nie oszukujmy się, no bo ona aktywna jest dość fajną maszyną, ale ona potrzebuje dość obrotów, to jest pojedno, a też z drugiej strony nie pogonimy w takiej dani, ja wiem, że ktoś powie, no 5-9 głupoty, nie ukrywam, ja w życiu realnym mam taką bronę, tylko mam lemka na, no i szczerze nie powiem, bo po łące, no fajnie to robi, ale tak naprawdę dobitnie ją ogarnąć, tak to powiem. No jednak to potrzebuje obrotów, no i tej prędkości przemiałowej. Tak to przemiałowej, no wiadomo o co chodzi. Tego przemiału, tego materiału. Więc też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jakoś tutaj to
podgonić, tak? Mimo że możesz mieć przekazik na 1000 ustawiony itp. itd. No to nie da się też wszystkiego ładnie przemieścić. Tak chcę tak zrobić, żeby po prostu była mięciutka ziemia. Mięciutka ziemia pod właśnie ten słonecznik. Fajnie naprawione. I później ten bezrogowy, żeby to ładnie wszystko zrobił. No nie wiem, bardzo będę musiał to złożyć, bo jeszcze się muszę dodzwonić do pewności do agencji czy i do czy po prostu ekologiczny właśnie tutaj słonecznik byłby to lepszą formą dopłat, czy wziąć zadzwonić do przedstawiciela, który no, sprzedaje mi zarówno nawozy, odżywki i wszystkiego rodzaju ochrony roślin i czy bym miał po prostu do słonecznika, no, po prostu, bo nie wiem, na jakiej zasadzie działa słonecznik, czy odżywki i chwastobójcze będą działały tak samo jak na zbożówkach czy kukurydzach, bo to będzie pierwszy rok, to będzie przełom, można w pewnym sensie powiedzieć, w moim gospodarstwie, no bo tak, soję to już dawno siejemy, rzepak to już też, no a jednak słonecznik nie jest taką niszową uprawą tutaj, to też trzeba mieć to na względzie, że będziemy się uczyć po prostu uprawiać tego słonecznika, jak będzie możliwość, jak najlepiej, żeby to wyszło. Ja będę dzwonił po przedstawicieli właśnie, przedstawiciela, przepraszam, który właśnie ogarniam z Krasiona odnośnie kukurydzy, zbóż, żeby no, dopasował mi to pod względem właśnie mojego ukształtowania terenu, możliwości i żeby wykorzystać powiedzmy na wszystkie możliwe nałożenia, czyli powiedzmy obornik, nojowice, nie mówię, że akurat w tym momencie, bo w tym roku robimy testowo, czyli dajemy sobie po łące wapno, dajemy sobie nawóz i sobie tak to będzie rosło. A w przyszłym roku, jeśli to się sprawdzi, choćby nawet było to 5 ton z całości tego słonecznika, chyba że jeszcze ewentualnie na mygnojowice. No tutaj to będzie można pokombinować. Naturalnymi nawozami będzie można to trochę pokombinować. Ale to już mniejsza o to. Ale jeśli to się sprawdzi, no to wtedy poczytam sobie w większej tutaj puli informacji, tak to powiem. I będę chciał, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, i wszystko ładnie się to po prostu uda, no iść w większą ilość tego słonecznika. Mimo że jest podobnie dość sporo, ale na razie chcę tak zrobić, żeby po prostu no, mieć jakieś te uprawy poboczne, nie tylko związane z hodowlą, aż tak hodowlaną uprawą, jeśli tak to można sobie powiedzieć. No to co, jest kukurydza, no i tylko słoma i słoma, tak? No i te łąki. To są tylko takie trzy, można powiedzieć, rzeczy, które mi są potrzebne na dzień dzisiejszy, no a reszta to tak, można powiedzieć w cudzysłowie odpad. No bo ja kupuję gotowce, paszę, nie siutuję sam. Do tego, co mogę bym powiedzieć, że to jest po prostu, jak powiedziałem, odpad dla mnie. Dla mnie to po prostu jest słom potrzebna, jest siano, kukurydza. Są trzy uprawy, trzy rzeczy potrzebne dla mnie na gospodarstwo. Więc mówię, dla mnie to jest sobie odpad. Wiem, że brzmi dziwnie to, co powiedziałem, że to jest odpad zboże. No, ale takie dla mnie, można powiedzieć, że sobie jest to po prostu realnie, bo jeśli ktoś gotowce kupuje, no tak jak ja tutaj, za no dość grube pieniądze, no bo teraz aktualnie podpisałem głowę na 200 sztuk bodajże, bo tam jest 30, a mogę w oborze mieścić, bo już kupiłem, znaczy zamówiłem zawczasu i wszystko. No to tam 30 bodajże krów się mieści, 30-40 coś w tym stylu, mam tutaj stówkę plus 30, mam 130 i 30, no 160, około 200 krów, 200 krów, w takim pułapie będziemy w tym roku się obracać prawdopodobnie, no więc 120 tysięcy za pasze teściwe będą wychodziły. No tak to po prostu są realia w moim gospodarstwie.
Chyba ludziska. Ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.